Miejski Dom Kultury w Częstochowie, w mini pracowni Tomka Lubaszki. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękujemy za przyjęcie. Pierwsze pytanie, częstochowianin? Herbianin, mieszkający od 10 lat w Częstochowie. W Częstochowie szkołę skończyłem zresztą. Mhm. Korzenie mnie bardzo interesują. Z tych Lubaszków? Z tych. Mówisz o Węgrzech czy o śliwkach? Bo Lubaszka to jedna z bardziej szlachetnych w Europie śliwek. Małych, podobnych troszkę do mirabelek. O, proszę, nie wiedziałem tego. Robię z niej nalewki. Wiesz, dlaczego pytam, bo rozmawiałem z różnymi ludźmi, jakby się okazuje, że pradziadek był na przykład kogoś rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, że jak gdyby te plastyczne zamiłowania to gdzieś tam się odzywają z któregoś pokolenia wstecz. Czy ty, no z racji tego, że jesteś artystą plastykiem, to też jak gdyby odziedziczyłeś te geny po kimś, czy raczej to jest, ta linia zaczyna się od ciebie, ta plastyczna? Znaczy, ojciec amatorsko, ale świetnie malował, naprawdę, tylko akwarelem, był nadleśniczym w Herbach. Skończył szkołę leśną, był nadleśniczym, ale całe życie malował. O czym właściwie dowiedziałem się dopiero jako nastoletni chłopak, bo on gdzieś tam to ukrywał. Kuzyn skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, grafikę. Ja miałem być leśnikiem, po tacie. No, zostałem malarzem. Zostałeś malarzem. Tak. I edukacja twoja od początku przebiegała w kierunku plastycznym? Czy edukacja była szalona, bo chodziłem do fantastycznego liceum w Lublińcu, do klasy humanistycznej. Co roku miałem niestety poprawkę z matematyki, ale z humanistycznych było całkiem nieźle, a nawet bardzo dobrze. Nawet maturę oblałem z matematyki, potem musiałem poprawiać, ale poprawiłem. Trudny cud. Tak, moja operacja jakieś tam. Mam dwa cudy w życiu przeżyłem. Też zdałem matematykę na maturze i to, że jestem zdrowy po komplikacjach swoich życiowych. Czyli matematykę do tej pory raczej darzysz dużo mniejszą sympatię. Wyobraź sobie, że do 40 którego roku życia jeszcze zdarzało mi się budzić spocony, spłakany w łóżku. Śniło mi się, że jestem pani profesor mojej w Lublińcu. To było koszmar. Znaczy nie wszyscy się nadają, naprawdę. Tak. Ja po prostu kompletnie tej matematyki nie umiem. Ja mam zupełnie inny zupełnie rodzaj myślenia. Znam historię, geografię, znam całą Europę, nawet Amerykę Południową mógłbym tak opisać ją, gdzie co leży. Z matematyki, stary, podawanie ramków. Gdyby olimpiada z głupoty matematycznej, powiedziałbym, na pudle bym stał. Powiem ci, że ja z matematyką też jestem strasznie na bakier. I jak dostałem się na studia i dostałem plan zajęć, to strasznie się zdziwiłem, że nie mam niej matematyki, bo studiowałem filologię polską i wiesz, też jakaś taka trauma z dzieciństwa. A z logiki miałem czwórkę na studia. No. Dobrze, a po maturze co? Akademia? Co? Nie, po maturze Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, wydział dla plastyki, tak, na którym po skończeniu studiów dyplom zrobiłem z wyróżnieniem. Potem pracowałem przez 2 lata na uczelni jako stażysta, asystent. W międzyczasie wzięli do wojska. Byłem w wojsku rok. W wojskach radiotechnicznych, czyli informatyka, matematyka, cybernetyka, takie rzeczy. No i jak panowie zrozumieli, że po tej linii jakby nie bardzo, to mi zabrali właściwie wszystkie atrybuty żołnierza, zamknęli w takiej pracowni i malowałem tam Leninę jakieś tam. Pola walki, jakieś mapy robiłem. Malowałeś Lenina? Już nie pamiętam, czy to Lenina, jakieś takie, wiesz, no nie pamiętam tam jakieś generałów. Znaczy, no była to siedmiężna komuna. Lenina była. Mówię w przenośni. Tak. No jakieś takie, tak, jakieś mapy, wykresy, no wiesz, no jak zobaczyli, że można zrobić przez letrasetem, czyli takimi wyklejankami, najważne historie, to powiedzieli, że to niemożliwe, że to metodą świetłowa przez szybę, ale taka dygresja. Zadaję każdemu to pytanie. Nie wszyscy lubią na nie odpowiadać, ale czy tobie udaje się żyć z malarstwa? Tak, żyję z malarstwa od 30 paru lat już. Już na studiach jakoś tam dawałem radę, żeby pomagać sobie gdzieś tam. Potem było dobrze, budowałem duży dom, w którym byłeś, prawda? Tak. Stoi tam, wynajmowany jest. Tak, nawet bardzo dobrze z tego malarstwa żyłem. Potem był kryzys, który dotknął wszystkich, również moich klientów, a jak dotyka moich klientów, to i mnie.
ale od roku jest dobrze, wręcz bardzo. Po wystawie, którą miałem we wrześniu, zrobiło się bardzo dobrze. Mm-hmm. Bardzo, bardzo dobrze. Także jestem, no, po raz pierwszy od wielu lat jestem spokojny, jakby tak. Rozumiem. To bardzo ważne. No, życie artystyczne często przebiega taką sinusoidą. Są szczyty i też są dołki i to tak idzie. Ważne, żeby jak gdyby chyba w tym postanowieniu gdzieś się utrzymać i wytrwać, bo wielu artystów niestety musi robić jakieś cudaczne rzeczy, żeby zapłacić czynsz, a w wolnej chwili tylko poświęca się swojej pasji malowania, nie? No to ja ci gratuluję, że masz taki komfort, bo należysz do bardzo nielicznej grupy w sumie częstochowskich plastyków, którzy utrzymują się ze swojego talentu. Także brawo, gratulacje. Spłacę malużnej kredy we frankach. Piąty po 2 złote. Ale jeszcze, bo tam powiedziałeś, no, że taka ważna rzecz. Ja nie wierzę, Wojtek, w malowanie po godzinach. Nie wierzę w to. Sztuka jest tak zaborcza, tak zazdrosna. Ja przez te lata artystycznie byłem gdzieś tam chwalony i nagradzany. Natomiast finansowo było kłopot, to ma opowiedziane. Ja codziennie wstawałem, 7 dni w tygodniu, maluję już w sobotę i w niedzielę. Wstawałem, prysznic, śniadanie i do pracowni. Nie ma, no i miałem 100 obrazów na zapleczu. Jak się teraz wystawy posypały, to proszę bardzo. Jest. 80 parę w Sieradzu, 80 w Częstochowie, teraz Poznań, Łódź, tam coś tam. Także już tak dużo nie mam. A właśnie już mam mało, na szczęście. Ale ja malowałem zawsze. Nawet mówiłem taką sobie, to nie będę przy kamerze mówił brzydkich słów, więc rozstąpię, że po jakiego czarta ja robię te płaskie, nikomu niepotrzebne przedmioty. No ale okazało się, że po pierwsze nie takie płaskie, po drugie, jak się okazało, na szczęście trochę potrzebne. Ja obserwuję twoje malarstwo, ja je znam od wielu, wielu lat i takie mam zawsze skojarzenie, że jak słyszę nazwisko Lubaszka, to mówię, a to ten, co piaskiem maluje. I gdzieś ta twoja technika nakładania, no nie wiem czego, tego piasku, tej faktury, że ten obraz jest, poza oczywiście tą kolorystyką, też no jakiś taki chropowaty, taki no taki twój w sumie, no bo to jest wypracowane, no tak. nie znam drugiej osoby, która by w podobnej technice robiła obrazy, to przypadek, ten piasek, czy jak to, no bo wiesz, o co mi chodzi. Wiem. To po pierwsze, to jestem chyba jedynym w katalogu, który ci podarowałem, tutaj leży na stole, o moim malarstwie, a więc o piasku, który wykorzystuję. To, że lata się, wiesz, jak ktoś mówi, że maluje piaskiem, to bzdura, bo ja maluję kolorem i farbą. Piasek jest jakby medium, jakby gruntem, jakby tłem, jakby tym szkieletem. Ja traktuję piasek w zupełnie inny sposób niż wielu artystów, bo wielu artystów maluje, używając piasku do sypując do farby. Ja go traktuję inaczej. W katalogu pisze Jasiu Wołek i profesor Waldemar Marszałek o mojej technice, o moim malarstwie. No nie będę tutaj cytował, ale Marszałek mówi taką piękną rzecz, że ja pudruję. To znaczy, bo ja nie rozumiem, ja rozumiem. Swojej techniki do końca, oczywiście, ale to jest, ale to właściwie ja maluję farbami, ale na piasku. O, w ten sposób. Tak jak dziewczyny lubią przypudrować nosek, tak ty lubisz przypudrować pudruję cały, a jeśli ty mówisz tak, że gdziekolwiek Lubaszko zobaczę, to tam piasek. Wiesz, ja w ogóle uważam, że są artyści i malarze. Malarz potrafi namalować wszystko, a artysta to jest ten, który znalazł swój język, który się posługuje. Język to jest coś, czy może mówić o pejzażu, o budowli, o portrecie, o menhirze, o wszystkim, ale swoim językiem. Zobaczysz mój obraz w Poznaniu, czy w Berlinie, to jest Lubaszka. Tak. Bogu dzięki. No 30 paru lat, jak wiesz. No. W zeszłym roku obchodziłem 30-lecie, a tak naprawdę to 30-parolecie, bo na studiach już tym piaskiem malowałem. Właściwie zawsze. Wiesz co, ja poza takimi licealnymi obrazami, to zawsze gdzieś dodawałem trociny, piasek, jakieś historie, żeby to nie było takie śliskie. Nie wiem. No może Freud, nie wiem. Nie wiem. No worki, blachy. Znaczy, mnie się podoba chropowate, brzydkie, zardzewiałe, spleśniałe. A nawet te kolory, które są, też nie są
One są wszystkie szare. Szare czerwienie, szare zielenie, szare błękity. One są gdzieś tam, powtarzam to gdzieś tam, że szarość jest podszewką świata, jakby pani Olga Tokarczuk. No super. Lubię Częstochowę, bo? Wiesz co, bo stała się moją drugą matką taką trochę. To może, ale wiesz, no chodziłem tutaj, do liceum chodziłem do Lublińca. Bardzo mi o to wspominam, ale na wagary to Częstochowa, byłem mistrzem świata w wagarowaniu. No i do Częstochowy. Do Częstochowy poszedłem na studia, w Częstochowie się zakochałem po raz pierwszy. W Częstochowie zakochałem się po raz drugi. Nie no, mam tu przyjaciół, chociaż moim domem rodzinnym są Herby i tam, jak tam przejeżdżam, jeżdżę na grób rodziców i mojej byłej żony, to serduszko bije mi zupełnie w innym rytmie, jakby, takim bluesowym. Tam najbardziej Waits gra w Herbach. Waits? Tom Waits? Mój ukochany artysta. Absolutnie ukochany. Wiemy już, że tak, siedzi przed nami pracoholik. Lubię pracować. No, uparciuch, który bez względu na wszystko wierzy, że to, co robi, przyniesie wcześniej czy później efekt. No i już ukształtowany, uformowany z marką artysta. Czy poza malarstwem, no bo tak to trzeba nazwać, wpuszczasz się jeszcze w jakieś inne rejony sztuki? Tak. To znaczy, jedna to jest projektowanie wnętrz, gdzie wymyśliłem właśnie swój własny rodzaj tynku, który jest oparty na moim malarstwie strukturalnym. Kiedyś był to tynk monochromatyczny. Teraz jest nawet barwiony, kolorowany. Robię wnętrza różnych. Ostatnio robiłem izbę lekarską w Częstochowie na Zajączka. Mojego projektu jest wszystko tam właściwie. Cały projekt wnętrza jest mój. Ściany, tynki, łazienki, krzesła, fotele, wykładziny. Wszystko zaprojektowałem i większość rzeczy na ścianach wykonałem. O, proszę. Robiłem również całą właściwie wnętrze Białego Borku, to jest wiele gabinetów prawniczych, lekarskich, domach prywatnych. Uwielbiam to robić. Uwielbiam robić wnętrze. Lubię projektować. Już zaprojektowałem teraz swój trzeci dom, chociaż wybudowałem dopiero dwa, znaczy półtorej. Ale lubię to bardzo, lubię to robić. Więc to projektowanie to jest tak, bardzo ważna rzecz. Strasznie to lubię robić, naprawdę. No proszę cię. A trzecia rzecz to muzyka, której nie znam nut. Nie umiem śpiewać. Z tym śpiewaniem to jest też tak, że jak taka dygresja, jeśli mogę, anegdota właściwie. Jak zimna plenery, a często Jasiu Wolek, który jest organizatorem i komisarzem tych plenerów, mnie zaprasza, to mówi: Tomciu, błagam cię, masz zakaz śpiewania, bo to, co myślisz, że to słuch, to węch. Więc taki za mnie śpiewak. No, teraz mam parę tysięcy płyt, mam zajoba na punkcie muzyki. Wiesz, ja tak właśnie jak mówiłem, że właśnie poza takim plenerem w klasztorze w Sieradzu kiedyś, malowałem w takiej szopie w ogrodzie pięknej, to właściwie nie malowałem nigdy w życiu obrazu bez muzyki. Słucham permanentnie muzyki, po prostu. Co mi cały czas. Wchodzę do domu, światło, muzyka. No, jakaś szajba, ale to jest oczywiście spektrum jest szerokie. Od opery, którą ostatnio uwielbiam, muzyki klasycznej, przez oczywiście szeroko pojętego rocka, czy tam pop. No i jazz, mój ukochany. A ja słyszałem, że ty masz jeszcze jeden talent. A jaki? No, że podobno świetne nalewki robisz. No tak. Tak mówię. Tak, jak przyjaciele przychodzą i przynoszą mi jakieś ukochane prezenty, na przykład grappa Cellini, to taka dobra grappa. Na pytanie, kochanie, to czego się napić? Jak to tam się czeka? No twoich nalewek. I wtedy 8 gatunków robimy z Anią, z moją żoną. Nalewek co roku. Owoce nasypujemy, mieszamy. No, swoje. Tam za tym jest cały to laboratorium. No tak. No dobrze, to... Jestem, bo ja w ogóle uwielbiam gości, ludzi. Ja również gotuję, nie wiem czy wiesz. I to tak gotuję. Proszę. Gotuję właściwie codziennie. No teraz mniej, bo mam dużo pracy, ale mam pracownię, jak wiesz, w aneksie, dużą 100-metrową pracownię. Teraz jest zima, więc tu maluję troszkę w domu. Lubię gotować, lubię przyjmować gości i lubię biesiadować. No, uwielbiam biesiadować. No to podobnie jak ja.
Bo to jest ładowanie akumulatorów, jeśli kontakt z ludźmi tak, jest ważny, to jest podstawowa sprawa. Niesamowicie ważna rzecz. Tak. Cieszę się, że mogłem się z Tobą spotkać i mogliśmy chwilę porozmawiać i podładować akumulatory. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapowiadam się na kolację. Fajnie. Gościem cyklu Ludzie Kultury był Tomek Lubaszka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.